Nauczyliśmy się już, że kiedy mnożymy razy 10, na przykład liczbę 53 razy 10, to efekt jest taki, że wszystkie cyfry przesuwają się o jedną pozycję w prawo. To takie szybkie przypomnienie. To się równa 530. I widać, że to co było na pozycji dziesiątek przesunęło się w lewo i teraz znajduje się na pozycji setek. To co było na pozycji jedności przesunęło się w lewo i jest na pozycji dziesiątek. I wiemy już też, że jeżeli dzielimy przez 10, to efekt jest przeciwny. Przesunięcie w drugą stronę. Na przykład 120 podzielone przez 10. Możemy też takie dzielenie zapisać jako mnożenie 120 razy 1 dziesiąta. I co się wtedy stanie? Każda z cyfr przesunie się o jedną pozycję w prawo. To, co było na pozycji dziesiątek, teraz będzie na pozycji jedności. To, co było na pozycji setek. Teraz będzie na pozycji dziesiątek, czyli równa się 12. To takie szybkie przypomnienie. Rozszerzmy teraz ten sposób myślenia na liczby mniejsze niż 1, czyli na ułamki dziesiętne. Krótka rozgrzewka. Ile to jest 3,015 razy 10? Zatrzymajcie film na chwilę i spróbujcie sami to obliczyć. Wydarzy się dokładnie to samo co w pierwszym przykładzie. Wszystkie cyfry przesuną się o jedną pozycję w lewo. Tutaj mamy trójkę na pozycji jedności, zero na pozycji dziesiątych, jedynkę na pozycji setnych i piątkę na pozycji tysięcznych. I wszystkie te cyfry przesuną się teraz w lewo, czyli trójka znajdzie się na pozycji dziesiątek. Tu będzie pozycja dziesiątek i wpisujemy trójkę. Zero, które było na pozycji dziesiątych trafi na pozycję jedności, tu będzie 0, na pozycji jedności po jednościach, po prawej stronie jedności mamy zawsze przecinek. Jakie cyfry znajdą się na pozycji dziesiątych, setnych i tysięcznych? Jedynka przesunie się o jedną pozycję w lewo, na pozycję dziesiątych, tutaj piątka, która była na pozycji tysięcznych, przesunie się o jedną pozycję w lewo, na pozycję setnych. Tu mamy setne i piątkę. Możemy wpisać na pozycję tysięcznych 0, ale nie zmieni to wartości tej liczby, więc tego zera może tu nie być. No i mamy wynik. Widać, że każda z cyfr została przesunięta o jedną pozycję w lewo. To się równa 30,15. Niech tu będzie to zero, w niczym ono nie przeszkadza. No dobrze, to teraz w drugą stronę: 67,5. Podzielone przez 10, albo inaczej, pomnożone razy 1 dziesiątą. Jeszcze raz zatrzymajcie film i spróbujcie policzyć to sami. W tym przypadku każda z cyfr przesunie się o jedną pozycję w prawo czyli szóstka znajdzie się na pozycji jedności, siódemka znajdzie się na pozycji dziesiątych, a piątka znajdzie się na pozycji setnych. Zobaczmy, ile to będzie. Na pozycji jedności 6 po jednościach przecinek siódemka na pozycji dziesiątych i piątka na pozycji setnych. No i mamy wynik 6,75 albo 6,75 setnych.